Tak, mogę mieć judgment, mogę mieć osądzanie. Jem płatki Chocapic z mlekiem o godzinie 23:55. A dlaczego? To już dowiecie się jutro. Ale będzie ciężko. Będzie ciężko, więc to jest, dobra, powiem wam, ostatni posiłek, jaki zjem w przeciągu 24 godzin. Powiem wam tak, wybiła północ i mam w planie dzisiaj nie jeść nic przez 24 godziny. Po pierwsze, z tego względu, że jest Wielki Piątek, a ja w Wielki Piątek przestrzegam zasad, jem zwykle trzy malutkie posiłki, które nie zawierają mięsa, ale tym razem chcę spróbować i nie jeść nic, 0, 0, 0. Po drugie, miałam też nie pić wody ani nic takiego, ale leki muszę jakoś przyjąć i no nie chcę aż tak szaleć. Nie chcę aż tak szaleć. No i co? Zaczynamy. Nie bierzcie ze mnie przykładu. To jest tylko moje po prostu takie postanowienie, moje sprawdzenie siebie, czy dam radę, czy nie dam rady. I będę wam dawała znać. Ja tymczasem czytam. Bóg nigdy nie mruga. Kolejną lekcję i idę spać. Widzimy się dla was dzisiaj, dla mnie też już dzisiaj, ale dla was za, no powiedzmy, 24 godziny, a ja zacznę nagrywać za 8 godzin, no więc serdecznie, serdecznie trzymajcie za mnie kciuki. Mocno, mocno, mocno trzymajcie za mnie kciuki. Hello, hello moi kochani. Mamy piątek, Wielki Piątek. Słuchajcie, odzywałam się jeszcze do was wczoraj, w sumie dzisiaj, bo to było około północy, jak jadłam moje płatki Chocapic, które były przepyszne. Zjadłam sobie z takim mlekiem jak za dawnych czasów. Dajcie znać, czy wyjecie z zimnym mlekiem, jak jecie płatki, czy z ciepłym. Ja lekko dosłownie podgrzałam, ale to tak bardzo lekko, tak jakbyście, wiecie, mieli super gorące mleko i potem to mleko po prostu no troszkę ostudzili. Zjadłam te płatki, były przepyszne, tak mi się moje dzieciństwo przypomniało, bo uwielbiałam Chocapic. A tutaj Amerykanie jedzą płatki z lodowatym mlekiem. Wiecie, wsypujecie płatki, wlewacie mleko, bum. I już jedzenie, więc dla mnie to było bardziej, mogę powiedzieć, jak deser. No i widzicie, znowu przekrzywiacie mi się trochę. Jak deser, więc zjadłam i miałam dzisiaj nawet nie pić wody. Miałam spróbować postu 24-godzinnego, takiego totalnie strict. Żadnej wody, żadnej kawy, żadnego, nie wiem, soku, no nic takiego, ani oczywiście jedzenia, czyli głodówka, totalna głodówka i wodna i jedzeniowa, ale wiecie co, muszę wziąć leki, więc jeszcze nic nie piłam, jest godzina, no u mnie zaraz 10:00, ale z wami zrobię ten łyk wody, napiję się. Nie, bez wody powiem wam, Boże. Nie, woda to jest, nawet smakuje, czejdzie to. Bo ja zawsze jak rano wstaję, no to wiecie, piję wodę z cytryną. Ale dzisiaj nie będę piła wody z cytryną. Będę piła tylko taką wodę. I koniec. Zobaczymy, czy mi to wyjdzie. Oczywiście będziecie uczestniczyć w tym ze mną. Kawę, już mam ochotę na kawę. Naprawdę, już mnie takie coś bierze, taki ochota, żeby wypić kawę. No ale zobaczymy. Dzisiaj, wiecie, jest dodatkowo oczywiście Wielki Piątek, czyli to świadczy o tym, że, nie, że powinniśmy mieć post ilościowy, no ale oczywiście kto wierzy, kto chce to robić, to robi. No ja nikogo do niczego nie zmuszam. No więc spróbujemy. Wczoraj byłam w kościele, powiem wam, byłam na angielskiej mszy i tak mi się spodobało, wszystko do zrozumienia, bo amerykańska msza jest ciężka do zrozumienia, bo te słowa i w ogóle, ale było tak fajnie, że na ekranie wyświetlały się, wiecie, co tam, nie wiem, organista śpiewał, czy co ksiądz mówił, cały ten proces mycia nóg dla ludzi, no bo wczoraj to było. No super. I wiecie, o czym mówił ksiądz? O tym, żeby być właśnie wdzięcznym za to, co macie.
I kilka dni temu w Baltimore tutaj po prostu jechał, płynął statek i uderzył w most i ten most się zawalił na ten statek. A ten most był tak jakby trasą szybkiego ruchu. I oczywiście, wiecie, jak ten most się zawalił, no to ludzie musieli jechać naokoło, no bo droga zamknięta, godzina ekstra. Wiecie, tak jak tutaj, bez autostrad dałoby się żyć, ale wszystko zabierałoby o wiele więcej czasu. Jeśli mówimy o... Ojejku, przepraszam, jeszcze się budzę. Jeśli mówimy na przykład też o... Nie wiem, tak jak ja mam w samochodzie podgrzewane siedzenie. Dałoby się żyć bez tego, ale no to już nie byłoby takie ekstra. Kolejna zmywarka moja. Widzicie, nadal nie mam zmywarki. Da się żyć, ale to nie jest to samo. Więc cokolwiek macie, doceniajcie to, moi kochani. Doceniajcie, bądźcie wdzięczni za to, co macie. I to już po raz kolejny powtarzam, tak jak w tym ostatnim filmie, jednym z ostatnich, który Wam tu gdzieś podlinkuję, mówiłam o tym. O czym? O tym, żeby doceniać to, co macie, kiedy siedzieliśmy i te gęsi sobie pływały po jeziorku. No i taki widok, że możecie to widzieć. Ojejku, sorki, czekajcie, napiję się wody. Oj. Kawy potrzebuję. Wiecie co, chyba to będzie dzień o wodzie i kawie tylko. Może wtedy dam radę. No zobaczymy. Nieważne. No więc trzeba cieszyć się i być wdzięcznym za to, co się ma. Naprawdę. Cokolwiek macie. Ktoś może mieć lepiej, ok, ale jak straci to, to będzie mu bardzo ciężko. A Wy doceniajcie i cieszcie się z tego, co macie. I takie przesłanie na dzisiaj. Dodatkowo właśnie jak wczoraj wracałam z kościoła, zajechałam sobie jeszcze raz do Five Below Zero i kupiłam kosz. Nie, czekajcie. Rozłączę się, bo ja nie mogę tak gadać. Sytuacja godzinę później, o godzinie 11, wodę nadal popijam, a jadę gdzie? Do Trader Joe's. Po co jadę? Po kwiaty. I do koszyczka, i na stół, bo mam bukszpan, a ja uwielbiam świeże kwiaty, więc chyba sobie wezmę tulipany i jakieś do koszyczka. No i dzisiejszy dzień będzie wyglądał w ten sposób. No ale widzicie, tu ludzie idą. Dobra. Koleś, jedź. Idę. Pójdziecie ze mną? Nie wiem, bo ludzi dużo jest. Idź, babcia, idź. Okej, jadę. Tutaj mamy parking. A dużo, nie ma dużo ludzi. Słuchajcie, jest parkingu. Tak jak Wam mówiłam. Chyba jestem Amerykanką. Naprawdę. No nie mogę. Kocham Amerykanów. Kocham amerykański vibe. To, że no każdy jest dosyć miły i w ogóle... No, sorry. Sorry. Dobra, lecimy. I jeszcze zapomniałam o jednej rzeczy. Kupiłam ten malutki koszyk. Mniejszy koszyk Five Below Zero w domu. Będziemy go razem na pewno dekorować. No i jest o wiele... fajniejszy. Gdybym miała rodzinę 10-osobową, to co innego brać taki kosz. No ale my jesteśmy we dwójkę, no to come on. No dajcie spokój. Dobra, to chciałam tylko powiedzieć. Lecimy. Idę do kolejnego mojego ulubionego sklepu, Trader Joe's. On i Target to są moje najukochańsze dwa amerykańskie sklepy. Idziemy po kwiatki. Wraca ze mną takie cudo. Myślałam, że postawię w kuchni na oknie, a goziki takie śliczne, różowe idą do koszyczka. Będziemy dekorować. Słuchajcie, musiałam, ale to już jest chyba przyzwyczajenie. Zawsze Wam mówiłam, że w piątki piję kawę z maka i kupiłam sobie kawę z maka. Na razie jeszcze nie wypiłam nic, piję tylko wodę i kawę.
To chyba będzie tytuł tego vloga. Piję przez cały dzień wodę i kawę. Koniec. Nie czuję w ogóle głodu. Jest już 12. Zero. Po prostu nie mam czegoś takiego w sobie, że jestem głodna, więc super. Myślę, że najbardziej to się tak rozwinie koło godziny 16-17, że będę czuła głód. Póki co nie czuję w ogóle. Więc, no ale wiecie, no też zjadłam koło północy, więc tak to się prezentuje. No nic, jadę w dalszych interesach, jak to się mówi. No i potem zajeżdżamy jeszcze do sklepu, żeby znaleźć kiełbaskę. Dobrze. Tyle, moi kochani. Fajna pogoda, już zaczyna się robić coraz cieplej. Jutro ma być fajnie ciepło, ale w niedzielę masakra, bo ma lać i ma być zimno, więc... Dobra, wiecie co, z wami wypiję, tak jak łyk z wody z wami zrobiłam, to tak samo z kawką. Mimo, że wiecie co, kupiłam, ale nie czuję, żeby to tak pić, tą kawę. Nie wiem, no zobaczymy. Nie, jest za gorąca, nie będę piła, jest za gorąca. Dobra, jedziemy! Jedziemy dalej. Znowu cały dzień w samochodzie, moi kochani. Calusieńki dzień. Jadę teraz... Ostatnie podejście do polskiego sklepu. Ja czuję tak jakbym, wiecie co? Tak jak my byśmy ciągle gadali i gadali o jednym i tym samym. Serio. No bo ciągle robię jedno i to samo. Jeżdżę po sklepach, kupuję, nie kupuję, to, no i polski sklep. Więc trzymajcie kciuki. Nie biorę was dzisiaj ze sobą. Nie chcę mieć jakiejś dramy, że ktoś pomyśli, że ja tam pracuję czy coś. Zobaczmy, czy jest dużo ludzi, czy nie. No, powiem wam, tak so-so, ale no kosze są. Tu babeczka już... Nie ma dużo. Ej, dzisiaj jest mniej niż ostatnio. Spoko. Dobra, jadę i zdam wam relację, jak wrócę. Deli for you. Po raz drugi, bo muszę kupić kiełbasę. Trzymajcie kciuki. Hello, kochani! Mam zrobiony dzień. No nie uwierzycie. Wzięłam dwie ostatnie, nie wiem do której godziny, białe kiełbaski. Dobra. Jaja jak berety. Powiem wam, jaja jak berety. I co? I co więcej? Kupiłam szyneczkę, jakąś organiczna szyneczka, że niby bardzo dobra. W ogóle tyle ludzi. Stałam, wiecie ile byłam ogólnie? 20 minut stałam w kolejce. Koleś, ja mówię, proszę mi dać jakąś dobrą kiełbaskę do koszyczka, dobrą szyneczkę. Koniec. Nie wybierać to. A tutaj tak. 10 szynek. A tą. A nie, no niech pani mi da inną. Tą. Nie, to nie, też nie ta. I takie zamoty. Ja pierdykam. Wiecie co? Dzięki Bogu, że są te numerki, bo inaczej to by było porażka. Porażka. Więc kiełbaska jest, do koszyczka jest. Mąka ziemniaczana jest. No i co? I święta są. Aj. Jaja. Powiem wam, takie jaja, że szok. No ale co? Mamy to. No nie będę wam pokazywać kiełbasy, szynki czy czegokolwiek, no nie? No bo to jest totalnie bez sensu. Jedziemy do domu. Tak? Tak mi się wydaje. Trzeba jechać do domu. Ogarnąć, robić babeczki, no i potem do kościoła, więc szaleństwo, piąteczek, już jutro ze święconką, zaraz niedziela, będzie dobre jedzonko i mega się cieszę, ale powiem wam, no ja w szoku byłam, że ja dostałam dwa ostatnie pętelka, tak się mówi chyba, kiełbasy białej. Wiecie, były jeszcze takie długie, nie wiem czym to się różni, ta długa była o wiele tańsza, ta była droższa. No więc potem była drama, no bo oczywiście, no jak inaczej by dramy mogło nie być, nie? Ja pierdzielę. Współczuję. Powiem wam tak, współczuję ludziom, którzy muszą pracować w takie właśnie dni. Przed świętami Bożego Narodzenia, Wielkanocy, przed jakimiś, nie wiem, no uroczystościami. Po prostu.
Serio, bo to jest zatrzęsienie, to są nerwy, stres, szok, naprawdę szok, więc podziwiam. Podziwiam wszystkich, którzy wtedy pracują. Począwszy od paznokci, tak jak moja Patty, mam nadzieję, że kochana, dajesz radę jakoś. Poprzez fryzjerów, poprzez właśnie sklepy spożywcze, chyba najbardziej sklepy spożywcze. Serio, bo to jest po prostu porażka. Naprawdę, co ludzie robią, jak się zachowują, jak wybierają, wymyślają, co i jak. To jest naprawdę szaleństwo. No ale, no taki jest świat. Niestety nic nie zrobicie. Dobra, jedziemy do domu. No nic nie zjemy, nic nie zjadłam jeszcze. Jeszcze brakuje mi 10 godzin, żeby cokolwiek zjeść, więc come on. Już dałam radę przez 14 godzin, więc muszę przez 10 dać, nie? Więc wtedy sobie zjem. No i co? No i nic więcej. Jadę, będę robiła babeczki. I tyle. Dobrze. To potem. Wróciłam na chatę i zabieram się za babeczki. Słuchajcie, jest 15 godzin, od kiedy zjadłam ostatni posiłek. I czuję się spoko. Trochę już zaczynam czuć taki mały głód, ale nie jest źle. Powiem Wam, nie jest źle. Tu sobie trochę już podekorowałam. Zaraz Wam pokażę, jak to zmieniłam. Ta świeczka, no nie wiem, czy pasuje, czy nie pasuje. Taką mam różową, od koleżanki dostałam. Tak pięknie pachnie, taka pink snowfall. To niby jest zimowa, ale przecudnie pachnie. No nie wiem, tak trochę tutaj zmieniam, odmieniam. Może tutaj tak zrobimy. Zaraz Wam pokażę, jak to sobie ogarnęłam wszystko. Wiecie co, żeby ułatwić sobie życie, jednak nie robię drożdżowych babeczek, tylko takie babeczki wielkanocne do koszyczka z kwestii smaku. I tu jak widać składniki są bardzo proste, bo tylko dwa rodzaje mąki, cukier wanilinowy, zwykły, skórka, sok z cytryny, masło, jajka, proszek do pieczenia. Szybko zwięźle i na temat i będą takie fajne babeczki, więc dzisiaj właśnie za chwilę je robię. Już jajka mam w... Wiecie, grzeją się, tak jak tutaj jest napisane, żeby zalać je bardzo ciepłą wodą. Masło się roztapia. No i co? No i 30 minut i babeczki będą gotowe. Zamiast bulić 3 dolary za jedną, to ja za 3 dolary będę miała 8. Więc tak to będzie, moi kochani. I w tym filmie to jeszcze nie jest wszystko. Koszyczek miałam Wam pokazać, ale pokażę Wam już jutro gotowy. Nie będę na razie zdradzać, jak to, co i jak wygląda. I co więcej? No nic więcej. Jestem głodna, chciałabym coś zjeść, ale trzymamy się. Na pewno się do Was odezwę jeszcze później, powiedzieć jak efekty, ale myślę, że kawa i woda wystarczą mi, żeby ten dzień przetrwać. No, dobra. Lecę robić babeczki. Wiecie co, byłam pewna, że mam foremkę na 8 babeczek, ale to są takie większe 6 babeczek i ciasto jest taki puszek, no po prostu super. Więc przekładam i myślę, że efekt pokażę Wam już jak wyjmę z piekarnika. Pierwszy raz robię takie babeczki, więc zobaczymy. I po 20 minutach
Piękne babeczki gotowe. A ja tutaj mam komputer i edytuję w międzyczasie, bo przyszłam, żeby je, wiecie, zobaczyć. Później wyjmiemy, jak ostygną i myślę, że będzie super. Ekstra. Ale pachnie cytryną, bo do nich się dodaje skórkę i sok z cytryny. Superowskie wyszło, mi się wydaje. Tak mi się wydaje. A jak będzie, no to zobaczymy już później. No i co? Zaczęłam nagrywać, wcisnęłam guzik, potem jakoś rozłączyłam i gadałam do telefonu bez nagrywania. Więc nie wiem, o czym gadałam, ale zmywarki brak. Święta bez zmywarki. Why not? Jedyny sposób, który odkryłam, to wiecie co? Jak mam tutaj, no już się kubka zaczyna robić tych naczyń, zalewam wodą i płynem do naczyń. I potem wiecie, ciach, ciach i po sprawie, ale pewnie Ameryki nie odkryłam, bo każdy zna ten sposób. Patrzę, bo samolot leci. Kocham obczajać samoloty. I wiecie co jeszcze do tego zagonię chyba mojego męża, niech chłopak trochę przyczyni się do przygotowań świątecznych. Babeczki wyszły przepiękne. Jeszcze Wam, już Wam pokazywałam, już one prawie są ostudzone. No śliczne wyszły, ale jak totalnie ostygną, to wiecie, one szybciutko wylecą wtedy z tej formy i będziemy dekorować, ale to już później. Nie wiem, czy lukier będę robić, czy tylko cukier puder. No zobaczymy, przemyślimy to. Chciałabym je spróbować, bo moja misja niejedzenia, no już trwa, moi kochani, prawie 17 godzin, więc jest moc, jest moc. I co? No chyba nic. Coś jeszcze? Wydaje mi się, że nic. Więc koszyczek będziemy dekorować jutro rano, no bo w kościele święcenie jest od godziny chyba 10 do godziny 14, no więc co pół godziny, więc nie ma co się śpieszyć, jajka się jutro ugotuje, to będą świeższe dłużej. No i Wam pokażę polsko-amerykański kosz. I dacie mi znać, na pewno, proszę Was, dajcie mi znać, czy Wy wkładacie podobne rzeczy do koszyczka, czy nie. Ale to jutro, więc zobaczycie to w niedzielę w sumie, no. Mogłam dzisiaj akurat to zrobić, no ale dobra. Nie wiem, jak zrobimy z tymi vlogami jutrzejszy, no bo już słuchajcie, no dzisiaj już jest 29, więc zostały nam z tym 3 vlogi i daliśmy radę, oprócz jednego dnia daliśmy radę we vlogmarcu, z czego mega się cieszę. Mega jestem z siebie dumna, jestem z Was dumna. Mega, bardzo się cieszę, że jesteście ze mną i że tak sobie razem, wiecie, tworzymy taką familię. Okej, myślę, że to tyle. Idę się ogarniać, jeszcze pomontuję sobie tego vloga. Na pewno odezwę się do Was o północy, czy dałam radę z tym niejedzeniem, ale czuję, że dam radę już bliżej niż dalej. A jak człowiek jest taki, wiecie, zajęty tutaj, 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 to nawet się nie myśli wtedy o jedzeniu, bo zauważyłam, że jak jestem taka, no nie mam nic do roboty, tylko wiecie, leżę, oglądam coś, czy montuję, czy coś, no to zawsze się chce coś zjeść. Okej, ja uciekam, no i będziemy potem dekorować babeczki. Wiecie co, wróciłam już z kościoła, bo dosyć długo dzisiaj było i mamy problem odnośnie babeczek. W smaku są przepyszne, ja jeszcze nie próbowałam, bo mamy godzinę zaraz 21 i mężulo spróbował i powiedział przepyszne, ale jest problem, że nie mogę wyjąć ich z formy. I to chyba oznacza, że dałam za mało tłuszczu po prostu do foremki. Więc będziemy kombinować. Gdzieś wyczytałam, że trzeba foremkę dać do lodowatej wody i wtedy działać po prostu. No więc wydaje mi się, że już totalny efekt jutro z mojego całego gotowania, pieczenia i wszystkiego ujrzycie właśnie w kolejnym vlogu. No więc tak to zobaczę. Może będę drugą partię piec, bo są, jak to on powiedział, przepyszne i na pewno będzie jadł jeszcze jedną, więc... A ja, słuchajcie, chyba z tego miejsca się z Wami żegnam, moi kochani. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Idę montować tego vloga. No i jeszcze 3 godziny i będę jadła cokolwiek. No o północy będę jadła, ale mega jestem z siebie dumna. Dałam radę. Poczułam głód, tak naprawdę głód, że w brzuchu już mi zaczęło tam coś buzować koło godziny temu. A tak jest okej. Więc fajnie. Jestem z siebie dumna. Po prostu jestem z siebie dumna. Nie próbujcie tego w domu, nikogo do tego nie zachęcam. To jest taka, wiecie, moja po prostu decyzja, co chciałam zrobić. No i co, w tym vlogu to by było na tyle. Dziękuję pięknie za oglądanie, za wszystkie
kciuki, subskrypcje, komentarze. Zapraszam również na mojego Instagrama. I tyle. Trzymajcie się cieplutko. Do jutra. Bye! Słuchajcie, update, szybki update. Jest godzina 23 dokładnie. Nie wiem, czy zobaczycie to, żebyście wierzyli, że tak jest. Już przyciskam zegarek. Ach. Wiecie co? Zrobię Wam screena albo jak mogę Wam to pokazać? Na kompie. Idziemy do kompa, pokażę Wam, że jest 23 i wiecie co? Zaczyna być śpiąca i stwierdzam, nie będę nic już dzisiaj jadła. Idę spać, napiję się wody, wezmę tabletki, więc jutro zdradzę Wam, ile tak naprawdę godzin przeżyłam. Ale będzie to minimum 32 godziny bez jedzenia. Bo już minęły 24 godziny, jeszcze plus do tego, no powiedzmy, że do 8 będę spała, plus 8, 32 godziny. Da się? Da się. Pokazuję Wam, żeby potwierdzić, że jest ta godzina i idziemy spać. Chodźcie. Widzicie? 11.02, co znaczy 23.02. Night, night.